Siatkarze Stali po krótkiej przerwie w rozgrywkach wrócili do ligowej rywalizacji. W Mniszek Arenie podejmowali zespół SMS-u Police. Spotkanie od pierwszego serwisu prowadzone było pod dyktando gospodarzy. Stal była faworytem w starciu z ostatnim zespołem w tabeli. Mimo takiego stanu rzeczy nikt w Grudziądzu przeciwników z Police nie zlekceważył. Najważniejsze w takich meczach jest mobilizacja i poważne traktowanie tego rodzaju spotkania. Oczywiście Police to jest najmłodszy zespół w naszej lidze, ostatni w tabeli, ale graliśmy z u nich tylko na tiebreaku, tylko na 3-2 i na przybywanie. Wydawał się zupełnie innym zespołem niż był powiedzmy dzisiaj. Siatkarze Stali w pierwszym secie wygrali do 15, w drugim do 12, a w trzecim z kolei do 14. Wygrana 3-0 i 3 oczka dopisane do konta w ligowej tabeli stały się więc faktem. Podeszliśmy skoncentrowanie do tego spotkania i założyliśmy sobie, że będziemy grali z tym zespołem jak z liderem. Także uważam, że był to klucz do tego, żeby tak gładko dzisiaj wygrać ten mecz. Po tej wygranej Grudziądzanie z dorobkiem 13 oczek zajmują 7. pozycję w ligowej tabeli. Wysoka wygrana być może pozwoli siatkarzom Stali na lepszą i pewniejszą postawę w drugiej części sezonu. Mecz na takie odbudowanie po ostatnich naszych jakichś takich różnych rotacjach ligowych, pucharowych. Wróciliśmy do podstawowego składu. Przesunęliśmy tylko atakującego, ale też fajnie się tutaj jakby wkomponowuje w ten jakby układ zespołu. Też jest ciężko, każdy tutaj ma pracę i ciężko się zgrać na wszystkie treningi. Staramy się, każdy ma możliwości trenować razem i myślę, że zgrania brakuje trochę. Teraz dzisiaj już trochę te efekty przyszły, bo ostatnie treningi wszyscy byli, także cały czas do przodu staramy się. Kolejnym rywalem Stali już 15 grudnia będzie Noteć Czarnków. Dla siatkarzy z Grudziądza będzie to pojedynek wyjazdowy. Jest dosyć dużo wyjazdów, także ciężkie mecze, bo po podróży zawsze ciężko się rozprostować. Przyjeżdżamy wcześniej na mecze, podchodzimy do wszystkiego poważnie. Staramy się walczyć na każdym terenie. Z kolei ostatni mecz Stali w tym sezonie podopieczni trenera Piotra Gabrycha rozegrają przed własną publicznością. 22 grudnia zmierzą się ze Stoczniowcem Gdańsk w Grudziądzu.